Witam serdecznie, słuchajcie. Dzisiaj na live będziemy robić taki ala monitor. To jest to Biazet TMP201, tak jak już co niektórzy wiedzą. Ja troszeczkę może tylko pokrótce opiszę, co będziemy wykonywać. Będziemy tak, wstawiać gniazdko 5 na 5 bolców. Będziemy wstawiać z tyłu przełącznik. Będziemy kompletować za chwilę części i słuchajcie, już pokazuję wam, co musimy tutaj wykonać. Słuchajcie, w tym biazecie musimy wykonać praktycznie rzecz mówiąc cały ten układ. Cały ten wzmacniacz, tak jak tutaj widzicie. Czekajcie moment, bo tutaj niepotrzebny pasek leci w tej chwili. Dobra. Czyli jednym słowem tak. Wykonujemy całkowicie układ wzmacniacza wizji, tak jak widzicie. Podłączamy tę piąteczkę naszą, tylko tutaj jest trójka, ale my podłączymy piąteczkę, bo takie gniazdko mam, no może być jako trójka. Tutaj to już jest układ, który musimy też przerobić, układ, który już jest w telewizorze. Wstawić tutaj przełącznik ISOSTAT, tak jak tutaj widzimy. No i przerobić jeszcze płytkę tutaj delikatnie, bo trzeba wstawić kondensator, rezystor, zworkę i diodę BY, zaraz wam powiem, bo tutaj gdzieś jest. Oto, BYP95, katodą do końcówki 14. Słuchajcie, musimy skompletować wszystkie te części, które tutaj są, ponieważ jak tutaj zaraz wam zademonstruję, tylko muszę go sobie tutaj obrócić, moment. Ponieważ tu, jak widzicie na płycie, jest miejsce na gotowy wzmacniacz wejścia, jest miejsce na isostat. Jak przeczytacie opis pod live'em, który teraz za chwilkę będzie, znaczy już jest oczekiwanie o 17.30, nie wiem czy się wyrobimy, słuchajcie. Do 17.30 skompletować te elementy, które tutaj mają być, bo to jest 4 tranzystory bodajże, rezystorów kupa. I słuchajcie, to jest tak, tu będzie z tyłu zamontowane całość. Tu siedzi moduł pośredniej. Będziemy to dzisiaj wszystko montować, także się zajdzie troszeczkę. I tylko z tego powodu ja rozumiem, że co drugi z was, który ogląda, powie, że to się nie opłaci. Z 201 robimy 205. Czyli TMP205 jest kompletnym, a to jest tylko uproszczona wersja. Po prostu kasy brakowało i woleli inny nadruk na przodzie zrobić, że tak powiem. Gdzie w sumie, jak popatrzyłem, przeglądałem internet, to Biazet do tej pory ta firma bodajże istnieje z siedzibą w Białymstoku. Dobra, mało ważne. Będziemy próbować odpalić wejście wideo. Co druga osoba, tak jak już wspomniałem, powie, że jest to nieopłacalne, a moim zdaniem jest na tej zasadzie, że co u nas w Polsce jest opłacalne? Się zastanówcie. Jeśli tak do wszystkiego podchodzimy, że to nie jest opłacalne, tamto nie jest opłacalne, że to dużo czasu. Przede wszystkim wszystkie te filmy, które są do tej pory u mnie na kanale zamieszczone, jest to tylko wyłącznie hobby. Więc nie rozumiem, co tu miałoby się opłacać. Pozdrawiam.